Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dyskusja na temat unijnego budżetu przenosi się do Parlamentu Europejskiego. Polska w ramach wypracowanego porozumienia może liczyć na kwotę około 750 miliardów złotych. Wątpliwości budzą jednak zapisy łączące unijne środki z praworządnością. Zaostrzenia kursu właśnie w tym obszarze chcą czołowe frakcje w Parlamencie Europejskim. Takie zapisy znalazły się w rezolucji, która dziś będzie głosowana. W myśl ustaleń unijnych przywódców Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Spójności. To kwota około 70 miliardów euro, a licząc w cenach bieżących w różnych okresach wydawana, będzie to kwota większa. Łącznie do Polski w ciągu 7 lat trafi około 750 miliardów złotych, z czego ponad 620 miliardów złotych to dotacje. O szczegółach wczoraj w Sejmie mówił premier Mateusz Morawiecki. Polska wśród 27 krajów jest na pierwszym miejscu w łącznej puli dostępnych środków. Teraz dyskusja o podziale unijnych środków przenosi się z Rady Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Już teraz większość frakcji mówi o rozczarowaniu w związku z obniżeniem kwoty dotacji, jaką przewiduje Fundusz Odbudowy. Jest propozycja na stole, ale chcielibyśmy ją poprawić. Przede wszystkim chcemy ją ulepszyć w kontekście niektórych cięć, które uznaliśmy za nieuzasadnione. Parlament Europejski będzie dyskutował o konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej. Z Brukseli płyną sygnały o projekcie rezolucji, w którym kilka frakcji, w tym m.in. Europejska Partia Ludowa, Socjaliści oraz Odnowić Europę, żądają zaostrzenia kursu w związku z praworządnością. Chcą już teraz nowego mechanizmu kontroli. Aby był skuteczny mechanizm, ten powinien być uruchamiany odwróconą większością kwalifikowaną. Czytamy w projekcie rezolucji. Te przepisy, jakie znalazły się w konkluzjach ze szczytu, w ocenie polskiego premiera, nie łączą unijnych środków z praworządnością. Wątpliwości w tej sprawie są jednak także w polskim rządzie. Podnosi je minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W kontrze do głównego nurtu Parlamentu Europejskiego swój projekt rezolucji przygotowali europejscy konserwatyści i reformatorzy. I tutaj europosłowie, w tym także PiSu, sprzeciwiają się cięciom, zwłaszcza w polityce rolnej. EKR chciał pokazać jak zwykle własną odrębność, własne spojrzenie. Nie chcemy śpiewać w chórze. Dziś obie rezolucje będą głosowane. Z kolei ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnego budżetu jest spodziewane w listopadzie. Sławomir Nowak zgodnie z decyzją sądu został aresztowany. Zarzuty dla bliskiego współpracownika Donalda Tuska są dla opozycji okazją do oskarżeń o inwigilację. Po takie słowa sięgnął Borys Budka i spotkał się z odpowiedzią rzecznika rządu Piotra Müllera. Sąd nie zgodził się, by Sławomir Nowak, mający zarzuty korupcyjne, wyszedł na wolność. Najbliższe miesiące ma spędzić w areszcie. W związku z tym oznacza, że sąd uznał, że materiały zgromadzone w toku postępowania uprawdopodobniają w dużym zakresie popełnienie określonego czynu. Sławomir Nowak usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Miał w zamian za łapówki rozstrzygać przetargi na budowę i remont dróg na Ukrainie z korzyścią dla konkretnych spółek. W przestępczy proceder zamieszani byli również przedsiębiorca Jacek P. i były dowódca GROM Dariusz Z. Ten ostatni zgodnie z decyzją sądu wyjdzie na wolność, jeśli zapłaci 1 000 000 złotych kaucji. Przewodniczący PO Borys Budka mówi, że Sławomir Nowak był inwigilowany aż do teraz. Należy się zastanowić, co było prawdziwą intencją tego, że ta sprawa trwała tak długo i czy możliwe jest to, że ta sprawa została wykorzystana do tego, by inwigilować polską opozycję. To zarzut w stronę polityków PiSu i sugestia, że druga strona politycznego sporu wykorzystywała inwigilację w starciu z Rafałem Trzaskowskim. Za absurdalne te zarzuty uznał rzecznik rządu. Borys Budka, zamiast zastanowić się, w którym momencie odciąć się od osób, które mają tak mocne zarzuty, zaczyna stosować typowy dla Platformy Obywatelskiej sposób szukania zupełnie drugiego, trzeciego czy czwartego dna tam, gdzie go nie ma. Zarzuty wobec Sławomira Nowaka dotyczą okresu, kiedy kierował ukraińską służbą drogową. Wraca temat podziału województwa mazowieckiego. Według medialnych doniesień jeszcze w tym miesiącu projekt w tej sprawie trafi do Sejmu, a to może oznaczać nowe wybory na jesieni. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński zapowiedział podział województwa mazowieckiego już w czasie kampanii parlamentarnej w ubiegłym roku. Teraz temat powraca.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze w tym miesiącu projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Z województwa mazowieckiego zostanie wyodrębniona Warszawa oraz przylegające do niej powiaty. Stolica wraz z tak zwanym obwarzankiem warszawskim stanie się nowym województwem. Cytowany w mediach anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości powołuje się na nowy unijny budżet. Jak mówi, Polska musi zgłosić do negocjowanych ram finansowych nie 16, a 17 województw oraz ich regionalne programy na kolejne 7 lat. Nowe województwo oznacza nowe wybory samorządowe, ale jedynie w regionie, w którym zajdą zmiany. Według medialnych doniesień może do nich dojść już w listopadzie. Marszałek województwa mazowieckiego zapowiedział, że w razie potrzeby podejmie próby zablokowania zmian. Kierowcy nie będą już musieli pamiętać, by za każdym razem wsiadając do samochodu mieć przy sobie prawo jazdy. Do tego łatwiej będzie zarejestrować pojazd. Takie zmiany wprowadzają nowe przepisy o ruchu drogowym, nad którymi pracuje Sejm. Ułatwienia są możliwe na skutek postępującej cyfryzacji. Nowe przepisy wprowadzają liczne ułatwienia. Zniesienie karty pojazdu, zniesienie nalepki kontrolnej, jazda bez dokumentu, który... Bez dowodu, bez prawa jazdy. To wszystko ma pomóc kierowcom, ale z drugiej strony odciąży też samorządy od nadmiernej ilości papierów i dokumentów. Kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy, skoro policjanci będą mogli sprawdzić jego dane i uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców. Wydawana w trakcie rejestracji karta pojazdu zawierała informacje o historii pojazdu. Teraz taka karta nie będzie potrzebna, bo jest przecież system, do którego może zajrzeć już urzędnik. Obecnie, jak wiemy, historia rejestracji pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów, nie tylko przez podmioty uprawnione. Na wniosek właściciela pojazd zachowa też dotychczasowy numer rejestracyjny i dotychczasowe tablice. Nie będzie trzeba ich zmieniać, jeśli, co oczywiste, pojazd wcześniej został zarejestrowany w Polsce. Są też ułatwienia dla osób, które będą przebywały poza miejscem stałego zamieszkania. Brak było możliwości do tej pory rejestracji pojazdów w miejscu czasowego pobytu i stąd to stanowiło, myślę, że poważne utrudnienie. Także tutaj jest zmiana na plus. Przepisy powstawały we współpracy resortów infrastruktury oraz cyfryzacji i nowością jest możliwość załatwienia wszystkich formalności wokół rejestracji przez autoryzowany salon sprzedaży. Dotyczy to nowych samochodów. W najbliższej przyszłości liczymy na kolejne kroki, takie jak chociażby postulowane przez stronę społeczną umożliwienie rejestracji zdalnej także dla osób fizycznych. I taki będzie kierunek resortu cyfryzacji, tłumaczyła wiceminister Wanda Buk. Transformacja cyfrowa nie dokonuje się z dnia na dzień, nie dokonuje się w taki sposób, jednym przepisem. Na wniosek samorządów i strony społecznej do projektu zgłoszone zostały poprawki. Między innymi takie, które usprawnią rozbudowę systemu teleinformatycznego CEPiK. Część poprawek zyska pozytywną rekomendację resortów cyfryzacji i infrastruktury. Jednakowe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za tę samą pracę. To cel projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, nad którym pracuje Sejm. Nowe przepisy mają uszczegółowić zapisy konstytucji. Chodzi tu o równe prawo dla kobiet i mężczyzn do kształcenia, zatrudnienia czy awansu, ale także o jednakowe prawo do takiego samego wynagrodzenia za tę samą pracę bez względu na płeć. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, według danych na październik 2018 roku, przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Problem ten, jak dodaje poseł wnioskodawca, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gębicka, istnieje także w świadomości Polaków. Według badań CBOS aż 68% kobiet i 53% mężczyzn uczestniczących w badaniu dotyczącym poziomu zarobków kobiet i mężczyzn o takim samym poziomie wykształcenia i pracujących na tym samym stanowisku wskazało, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. PiS chce zmienić ten trend, stąd propozycja nowelizacji kodeksu pracy, której głównym celem jest zlikwidowanie luki płacowej przez rozszerzenie definicji mobbingu o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Projekt ustawy korzystnie wpłynie na respektowanie przez pracodawców zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagradzania za jednakową pracę o jednakowej wartości, a tym samym poprawi sytuację kobiet na rynku pracy.
Dzięki nowym przepisom kryterium ustalania wynagrodzenia będzie wiedza, umiejętności i doświadczenie, a nie to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gębicka. Dziś przed sądem w Hamburgu ma zapaść wyrok w procesie byłego strażnika w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Mężczyzna to Brunon D. Nie zawsze udało się doprowadzić przed sąd zbrodniarzy zaraz po wojnie. Te procesy norymberskie oczywiście dotyczyły architektów systemu zbrodniczego, ludobójstwa niemieckiego. Natomiast do tej pory jeszcze odnajdują się ludzie, którzy byli na niższych funkcjach, byli strażnikami, tak jak właśnie osoba, o której mówimy, ale oni również odpowiadają za współudział w ludobójstwie. I tak samo powinni być traktowani zbrodniarze komunistyczni. Zarówno ci, którzy kierowali tymi zbrodniami, tak jak na przykład generał Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki czy inni, jak i ci esbecy, którzy jeszcze w latach 80. łamali ludziom moralne kręgosłupy, łamali kariery, doprowadzali ich niekiedy do śmierci. Aktywiści Greenpeace nie dają o sobie zapomnieć. Tym razem poprzez akcję happeningową protestowali przed siedzibą Lasów Państwowych. Interweniowała policja. Nie tnijcie. Taki napis aktywiści Greenpeace wylepili na siedzibie Lasów Państwowych. Później obsypali budynek trocinami, co pokazuje to nagranie. Aktywistki i aktywiści Greenpeace protestują przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeciwko niszczeniu przez państwowy koncern starych polskich lasów. Musiała interweniować policja, aktywiści zostali zatrzymani. W ten sposób Greenpeace chciał zażądać, by 15% najcenniejszych lasów było wolnych od wycinek. Lasy Państwowe nie czekały z odpowiedzią. Cieszy, że Greenpeace dostrzegł, że po stuleciu prowadzenia gospodarki leśnej mamy na obszarze zarządzanym przez leśników wiele najcenniejszych lasów. Zamiast opowiadać, że to nie lasy, lecz plantacje desek. Troska jest jednak zbyteczna. W resorcie środowiska akcja aktywistów została odebrana jako szukanie rozgłosu. O tym, że Greenpeace dba o interes własnej organizacji, a nie przyrody, mówiła m.in. wiceminister Małgorzata Golińska. O przyrodę trzeba dbać, leśnicy to robią. Trzeba dbać o zachowanie gatunków, przywracanie gatunków, bioróżnorodność, stabilność lasów. Tylko tego się nie robi, atakując szyby w jakimś budynku, bo happeningiem jeszcze nikt przyrodzie nie pomógł. Resort środowiska wytyka aktywistom przymykanie oczu na prawdziwe problemy polskiej przyrody, m.in. opieszałość w usuwaniu skutków awarii w oczyszczalni Czajka. Od poniedziałku nastąpi całkowite zawieszenie broni we wschodniej Ukrainie. Doszło do porozumienia między Ukrainą, Rosją oraz OBWE. Konflikt między Ukrainą a rosyjskimi separatystami na wschodzie kraju trwa już 6 lat. W tym czasie zginęło ponad 13 tysięcy osób. Wczoraj doszło do porozumienia między Ukrainą, Rosją i OBWE. W poniedziałek obie strony konfliktu zawieszą broń. Przełom w negocjacjach jest rezultatem skutecznych działań delegacji ukraińskiej przy wsparciu naszych międzynarodowych partnerów w Berlinie i Paryżu. Oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowite wstrzymanie ognia to wstępny warunek do realizacji porozumienia z Mińska i zakończenia wojny między Ukrainą a separatystami wspieranymi przez Rosję. Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.